Drogie Zduńskowolanki, drodzy Zduńskowolanie, mamy zaszczyt oficjalnie zaprezentować wam naszą drużynę. Są to kandydaci na radnych zarówno do Rady Miasta, jak i Rady Powiatu Zduńskowolskiego z Komitetu Samorząd Razem 2025. Jest to zgrany zespół zdeterminowany do ciężkiej pracy, którego nadrzędnym celem jest realizacja waszych potrzeb, ale przede wszystkim jest to zespół, który dobro i interes miasta stawia ponad różnice, które ich dzielą. Dodatkowo chciałbym państwu zaprezentować człowieka, który wie, jak przygotować nasze miasto na jego 200. urodziny, naszego kandydata na prezydenta Zduńskiej Woli Równych Szans, pana Andrzeja Brockiego. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, najbliższe wybory to najważniejsze wybory prawdopodobnie od 30 lat dla Zduńskiej Woli. Pokażą, czy nasze miasto może się rozwijać, iść do przodu, czy będzie dalej w kłótni, marazmie i niespełnionych obietnic. Chciałbym zadeklarować, że jeśli wygramy wybory, ponad podziałami politycznymi będziemy współpracować ze wszystkimi ugrupowaniami i stowarzyszeniami, które chcą rozwijać Zduńską Wolę. Zduńskowolanie nie chcą tych awantur i kłótni, nie chcą podziałów, chcą nowych dróg, chcą czystego powietrza, chcą obiecywanych inwestycji sportowych i chcą bezpiecznych szkół i przedszkoli. Myślę, że bardzo potrzebny jest również obiecywany żłobek. Jeśli wygram wybory, zrobię porządek w miejskich spółkach. Jest to nie do zaakceptowania, aby prezesi w zduńskowolskich spółkach zarabiali po 18 czy 20 tysięcy miesięcznie, a są utrzymywani przez mieszkańców, którzy płacą za wodę, płacą za ciepło. To się musi zmienić. Te pieniądze, które zabiorę, odbiorę, zmniejszę te wynagrodzenia, będą przeznaczone na cele społeczne, będą przeznaczone dla niepełnosprawnych, będą przeznaczone na fundacje dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Po raz kolejny deklaruję i wykonam to. W Zduńskiej Woli będzie jeden zastępca prezydenta. Uważam, że szkoda pieniędzy na dwóch zastępców, skoro ja mam doświadczenie wieloletnie w zarządzaniu i kierowaniu oświatą w mieście, będę w stanie sam sobie z tym poradzić skutecznie, tak jak do tej pory. Kiedy byłem wiceprezydentem, remontowaliśmy szkoły, budowaliśmy salę gimnastyczną w Trzynastce i przede wszystkim w szkołach nie było awantur, nie było takich sytuacji, jaka miała miejsce ostatnio w parku. Muszę powiedzieć, że to, co się dzieje również w parku, jest skandaliczne, ponieważ ten remont, który tam jest przeprowadzany, Trudno zrozumieć. Tam jest wydane 10 milionów pieniędzy, wspólnych pieniędzy mieszkańców Zduńskiej Woli i tych pieniędzy tam naprawdę nie widać. Wszyscy się zastanawiają, gdzie są te pieniądze, jak one są wydawane, że nie widać środków, a 10 milionów będzie kosztował ten remont. Prezydent nie przychodzi na sesję, jest skłócony z radnymi. Radni chcą pokazywać, że są ważniejsi od prezydenta, a my w tym czasie tracimy chociażby środki na dotacje z Unii Europejskiej, czy na zakup autobusów, czy na budowę basenów i innych rzeczy. Nie wspomnę już również o skandalicznej sytuacji z budownictwem mieszkaniowym, gdzie przez 10 lat kadencji prezydenta Niedźwieckiego nie wybudowano w Zduńskiej Woli jednego mieszkania. Uporządkujemy centrum miasta, uporządkujemy ulicę Juliusza, ulicę Sieracką. Znikną tam budynki, które zamiast dzisiaj je remontować i kleić nową papę, one powinny być rozebrane. Mieszkańcy powinni być przeniesieni do nowych budynków, a w tych miejscach powinny powstać atrakcyjne kamienice i miasto z tego tytułu powinno mieć korzyści chociażby w podatkach, które wpływają do miasta. Myślę, że również powinniśmy dbać jeszcze bardziej o naszą oświatę. Dzieci muszą być bezpieczne. Mam nadzieję, że będziemy robić wszystko, aby zmienić sposób finansowania posiłków w naszych szkołach i przedszkolach. Moim marzeniem jest i wiem, jak to zrobić i zrobię to, aby te posiłki dla wszystkich dzieci były bezpłatne, ponieważ uważam, że nasze miasto stać na to. Mogę tylko zapewnić państwa, że jeżeli zostanę prezydentem, to na drugi dzień przystąpię do konkretnych działań. Jestem do tego przygotowany, mam doświadczenie. Wydaje mi się, że nie stać nas na kolejne kłótnie i wojny i również nie stać nas na eksperymenty kadrowe osób, które tak naprawdę będą musiały się tej funkcji uczyć. Jest to bardzo trudna i odpowiedzialna funkcja.
Potrzeba tam człowieka zdeterminowanego, silnego i nieustępliwego. I tak jak powiedziałem, ja nie mam nad sobą żadnych szefów i żadnych partii. Moją partią jest Zduńska Wola, a szefem są mieszkańcy.